Dzień dobry wszystkim, dziękuję bardzo gospodarzom, księżom jezuitom za to, że nas goszczą po raz już któryś. Wczoraj mieliśmy pierwszą część w pewnym sensie dzisiejszego wydarzenia. Ona się odbyła tym razem nie w kościele jezuitów obok, tak jak to bywało w poprzednich latach, a w innym miejscu, w kościele środowisk twórczych, na pasie teatralnym. Tak czy inaczej, jest to nasze doroczne spotkanie, na którym zarówno świętujemy wspólne dziedzictwo i naszą wspólnotę, jak i próbujemy analizować w tej części, która jest symbolem, różne tematy. To się stanie. To jest już tradycja Rady Chrześcijan i Żydów, Polskiej Rady Chrześcijan i Żydów, z której jesteśmy dumni. Sama Rada, jak już zostało powiedziane, powstała ćwierć wieku temu, mniej więcej. To jest trochę umowny termin, ponieważ najpierw funkcjonowaliśmy jako sekcja religijna Towarzystwa Przyjaźni Polsko-Izraelskiej. Ważnym impulsem też była sugestia, żeby się sformalizować naszą działalność ze strony Międzynarodowej Rady Chrześcijan i Żydów na zebraniu w okresie, kiedy był przełom polityczny, prawda, i Polska zyskiwała swobody, na zebraniu w Radzie Międzynarodowej w Pradze był ksiądz Waldemar Chrostowski i Szymon Rudziński. I kiedy wrócili, zaczęliśmy pracować nad zarejestrowaniem Rady i wszelkimi formalnościami z tym związanymi. To trochę trwało, ale doprowadziło do właśnie stworzenia tej organizacji jako stowarzyszenia osobnego. I tak funkcjonujemy do dzisiaj. Niektóre osoby, które były z nami na początku, dalej są z nami, inne niezupełnie. Ja właśnie mam przyjemność, zaszczyt, też w pewnym sensie ciężar bycia współprzewodniczącym od samego początku. To wynika między innymi z tego, że mam małą konkurencję, bo jednak prawda, mamy bardzo mało Żydów w Polsce, takich, którzy by chcieli uczestniczyć w sposób czynny w dialogu z chrześcijaństwem, jest odpowiednio mało, ale to jest może, ta proporcja nie jest aż taka dobrze widoczna w naszej Radzie, jak mogłaby być. Ja zawsze daję takie porównanie, może je teraz też uczynię, bo może nie wszyscy je słyszeli, że jeżeli w Polsce jest, no powiedzmy, licząc już bardzo liberalnie i z takim, prawda, z naddatkiem, powiedzmy 30 parę tysięcy Żydów, a to jest znacznie zawyżona liczba, a 30 parę milionów katolików, to jest stosunek 1 do 1000, czyli gdyby w Radzie był jeden Żyd i 1000 katolików, to proporcje byłyby zachowane, a proporcje są lepsze. Także nie trzeba się dziwić. Były z nami różne osoby, no wśród nich wspominana wczoraj Joanna Brańska, która umarła parę dni temu, niestety. Szereg innych osób. Może wspomnę współprzewodniczących, którzy byli po kolei. Wspomniany już ksiądz Waldemar Rostowski, ksiądz Andrzej Zuberbier, ksiądz Michał Czajkowski, Zbigniew Nosowski, który przewodniczy, ksiądz Wiesław Dawidowski i Bogdan Białek, który jest obecnie współprzewodniczącym. Szereg innych osób zasługuje na wspomnienie. Oczywiście to nie jest czas, żeby to robić w sposób obszerny, ale chciałem wymienić nazwisko księdza Romana Jędrzejczyka, który był przez wiele lat wiceprzewodniczącym i u którego zaczynaliśmy w jego kościele nasze spotkania i który potem był kapelanem prezydenta i zginął w katastrofie smoleńskiej. Szereg innych osób, takich jak Barbara Stulek-Kowalska, Lukasz Górecki, tworzyło tę organizację i wiele innych osób. Chcę powiedzieć, że prawie wszyscy pośród nich to byli entuzjaści, którzy przychodzili do nas, zaczynali działać, współtworzyć tę organizację z potrzeby serca, z własnej potrzeby, zwykle już będąc, mając jakieś doświadczenia, aktywność we swoich środowiskach, czy to naukowych, czy dziennikarskich, czy kościelnych, czy jeszcze innych. Ponieważ nasza organizacja w zasadzie składa się z entuzjastów.
Nie jest nas dużo, ale to jest ważne, że to są entuzjaści, a nie po prostu wysłani przedstawiciele kierownictw poszczególnych kościołów czy gmin żydowskich, co jest też dobrą metodą tworzenia organizacji. Są takie organizacje, ale organizacja, która jest tworzona z entuzjastów, jest w jakimś sensie, wydaje mi się, mocniejsza. To znaczy łatwiej jest jej przetrwać trudne chwile. Te trudne chwile, owszem, były. Niektóre osoby odchodziły. Parę lat po utworzeniu Rady odszedł Konstanty Gebel, który był wiceprzewodniczącym. Potem odszedł ksiądz Waldemar Chrostowski, który uważał, że to, co większość Rady uważa na temat przeniesienia klasztoru karmelitanych, nie zgadza się z jego podejściem, i to wyrażał publicznie. Ksiądz Michał Czajkowski odszedł, kiedy się okazało, a myśmy przedtem o tym niestety nie wiedzieli, że on był uwikłany w pewne relacje przez czas komunistyczny z Urzędem Bezpieczeństwa, co jak myślę nie przekreśla jego wielkich dokonań. Ksiądz Dawidowski odszedł niedawno, ale pozostaje w ścisłych związkach nadal. W związku z powiedzmy aferą czy sprawą, o której wszyscy wiedzą, która dotyczy osoby księdza Wojciecha Lemańskiego, który też jest członkiem naszej Rady. W każdym razie Rada wychodziła z tych wszystkich kryzysów, no, jeśli z uszczerbkiem, to jednak bez poczucia katastrofy i bez tego zagrożenia, że to wszystko się kończy, ponieważ mieliśmy poczucie, że to, co nas wiąże i to, do czego dążymy, jest ważniejsze. Co to jest? No to jest wspólne budowanie braterstwa, wspólne budowanie pomimo różnic, na głębokim fundamencie wspólnych korzeni, pomimo różnic, które są ważne, które muszą być i uświadamiane, i utrzymywane, no czegoś, co przekłada się na pewną wspólną misję. Wspólną misję, w której możemy się nawzajem uzupełniać, akceptować i uzupełniać. To partnerstwo, w którym, prawda, strony są różne, dwóch partnerów jest różnych, ale zarazem mogą się uzupełniać, daje szansę na głębsze ujęcie rzeczywistości niż nawet najlepiej pomyślane widzenie świata przez jedną tylko ze stron. Tak funkcjonuje dobre partnerstwo i mamy nadzieję, że to jakoś w sposób oczywiście skromny i jednak i taki drobny, ale jednak przyczyniamy się do tworzenia tego braterstwa, do budowania tego czegoś, co jak wierzymy jest ważne dla świata i też dla stwórcy tego świata. Oczywiście jest nas bardzo mało, ale to nie zamyka możliwości wpływu. I to nie zamyka możliwości tego, żeby to miało znaczenie. Obecnie w synagogach wszystkich czytane są rozdziały z Księgi Rodzaju w tym tygodniu, wśród których jest znana wszystkim, nawet tym, którzy w ogóle nie znają Biblii, historia o sprawiedliwych w Sodomie, prawda? To jest tak, że jeśli ma być nawet garstka tych sprawiedliwych, to miasto już zasługuje. Nawet jeśli jest skądinąd zbrukane strasznie, strasznym grzechem i winą, zasługuje na przeżycie. To jest wydźwięk tej historii. Oczywiście ani nie żyjemy w Sodomie, ani nie jesteśmy chyba aż tak zbrukani winą i grzechem. My jako społeczeństwo, Polska, Europa i świat, ani my w Radzie nie jesteśmy tak sprawiedliwi, żeby specjalnie się wynosić, ale to mimo wszystko jest argument za tym, że nawet drobna grupa ludzi może mieć zasadniczy wpływ na sytuację, nawet jeśli ten wpływ nie jest bardzo widoczny, ale na dłuższą metę może trwać. I wierzymy, że tak się dzieje. Reakcja na to, co symbolizuje Nostra Aetate, na te przemiany w nauczaniu o Żydach i judaizmie, w Kościele katolickim, tylko katolickim. Te reakcje są oczywiście różne, ale ta świadomość, że istnieje to nowe nauczanie, się rozszerza
Są ludzie i w Kościele, i teologowie świeccy w Polsce, którzy są w gruncie rzeczy kontestują te przemiany. Albo na przykład kontestują te znane powiedzenia Jana Pawła II, który mówił o Żydach jako o starszych braciach. I wśród Żydów z kolei jest też dużo nieufności. Pytania, czy rzeczywiście nie chodzi Kościołowi o nawracanie, czy naprawdę nie chodzi o nawracanie, czy polityczne zaangażowanie Kościoła nie jest czymś, co utrudnia kontakty. To są wszystko realne problemy. Jest opozycja różnego typu. Niemniej mamy poczucie, że posuwamy się do przodu i są możliwe obecnie takie rzeczy, które były nie do pomyślenia w epoce przed Nostra Aetate, już nie mówię 100 lat temu. Nostra Aetate jest dobrym przykładem. Dabru Emet, deklaracja żydowska z 2001 roku, jest dobrym przykładem odpowiedzi na to, teologicznej odpowiedzi. W Polsce, prawda, to co my robimy, to co na znacznie większą skalę i znacznie poważniejszą instytucją będąc, robi Komisja Episkopatu, Dzień Judaizmu od 1998 roku. Bogdan Białek wspomniał ostatnim o liście pasterskim Episkopatu, który wyrasta w całości z tego, z tych przemian, je wyraża, je akcentuje. To wszystko jest sposób wyrażenia szacunku, wyrażenia akceptacji pomimo odmienności. I to jest pewna postawa, dzięki której no, można prowadzić dialog i dzięki której można dążyć do tego, żeby świat był lepszy. I tak jak żeby to zakończyć, powiem jeszcze, że zaczynaliśmy jako sekcja Towarzystwa Przyjaźni Polsko-Izraelskiej. Przyjaźni, co chcę podkreślić. Oczywiście to był przypadek, akurat tak to się organizacyjnie złożyło, mogło to było być inaczej, ale przyjaźń to jest właściwie bardzo ważny element, bardzo ważny wymiar relacji, również między religią. Oczywiście ona nie jest niezbędna. Bez przyjaźni się może dużo dziać i dzieje. Ale kiedy przyjaźń się pojawia, to wtedy się pojawia jakiś taki fundament, który w inny sposób mógłby tak mocnym nie być. I mam poczucie, mam nadzieję, że to, co robimy w Radzie Chrześcijan i Żydów, prowadzi do przyjaźni. Wiem, że to prowadzi do różnych przyjaźni. Przyjaźni również właśnie ponad podziałami religijnymi. I to jest jedna z tych rzeczy, które dla mnie są ważne, kiedy myślę o tym 25-leciu. Ale mam nadzieję, że to, co robimy, jest ważne i dla Polski, dla polskiego kościoła katolickiego, dla innych kościołów polskich, i dla polskich Żydów, i dla Europy, i dla świata też. Dziękuję.